Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wydarzeniach z roku 2014, które miały miejsce w amerykańskim mieście Fallbrook. Zapraszam do wysłuchania historii Cynthy Sidebaki. Dzisiaj przeniesiemy się do roku 2014, do spokojnej dzielnicy w mieście Fallbrook. Znajdowało się tam ekskluzywne, zamknięte osiedle, na którym w okazałym domu mieszkał Gerard Estacchio ze swoją rodziną. Rodzina ta była trzypokoleniowa. Oprócz Gerarda w domu mieszkała jego żona Laura, dwójka nastoletnich dzieci z ich związku, jeden z dwóch synów z poprzedniego małżeństwa Gerarda oraz mama Laury. Mama Laury, Cynthia, mieszkała razem z nimi od roku 2001, kiedy przeszła wylew, który znacząco wpłynął na stan jej zdrowia. Kobieta miała problem z mówieniem, chodzeniem i utrzymaniem równowagi. Ponieważ jej mąż zmarł rok wcześniej, a kobieta miała tylko jedno dziecko, Laura wraz z Gerardem zdecydowali się zaopiekować Cynthią. Przy domu, w którym mieszkali, znajdował się dom gościnny, który był zlokalizowany nad garażem. Tam Cynthia miała zapewnioną prywatność, a jednocześnie była na tyle blisko rodziny, że mogła liczyć na ich pomoc, gdyby nadarzyła się taka potrzeba. Cynthia nie mieszkała ze swoją córką i zięciem przez cały czas. Często wyprowadzała się na krótszy bądź dłuższy czas do innych członków jej rodziny, głównie do swojej siostrzenicy. Jednak w roku 2013, dokładnie w święto dziękczynienia, postanowiła, że już na stałe zamieszka z rodziną swojej jedynej córki. 11 lutego 2014 roku nie był dla Cynthii zwyczajnym dniem. Był to dzień, w którym obchodziła swoje 63. urodziny i chciała, aby ten dzień był inny od wszystkich. Miała już zaplanowane wyjście do kasyna razem ze swoją siostrzenicą. Dlatego też Laura samego rana, jeszcze przed wyjściem do pracy, składając urodzinowe życzenia swojej mamie, wręczyła jej pieniądze, które miała przeznaczyć na gry w kasynie. Oprócz urodzin Cynthii tego dnia miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie w ich rodzinie. Najmłodsza córka Laury i Gerarda miała w szkole konkurs literowania, na którym Cynthia chciała być obecna. Początek dnia przebiegał jak zawsze. Laura i dzieci szykowali się do wyjścia z domu. I o wczesnych godzinach porannych każde z nich udało się w swoim kierunku. Jednak krótko przed godziną 8 rano sąsiedzi mieszkający na tym osiedlu usłyszeli dźwięki przypominające wystrzały z broni. Z zaniepokojeniem zaczęli dzwonić pod numer alarmowy. This is dispatcher number 10, may help you? I've never shot a gun in my life, so I'm not an expert, but I'm sitting here in my house and I heard 4 or 5 discharges. Hi, I was in my bathroom doing my hair and I could hear what sounded like gunshots and I opened my window and I hear it sounds like a man saying, help me, help me. Oh, I just heard the shot again. Is that an emergency? Yeah, there was some gunshots fired, about 5 of them behind my house and now I can hear someone yelling, help me. Oh, another gunshot. Another shot. Did I hear it. Another one. 3 more, okay. Okay. And this person is screaming, help yeah. me. Hear him. Is it male, female? It sounds kind of like a male, but it could be an old female with a raspy smoke voice. Yeah, we've got several deputies on the way. Słyszeli oni dźwięki strzałów, które po chwili przerwy powtórzyły się. Po drugiej serii nastąpiła ponowna przerwa, aby po jakimś czasie rozniosły się dźwięki kolejnej serii. Niektóre osoby usłyszały również mężczyznę wołającego o pomoc. Policjantom zajęło trochę czasu zlokalizowanie miejsca, z którego dochodziły te dźwięki. Było to zamknięte osiedle z tylko jednym wjazdem, a na samym osiedlu znajdowało się wiele zaułków. W końcu dotarli do domu z numerem 602. Był to dom, w którym mieszkał Gerard ze swoją rodziną. Już na podwórku policjanci zauważyli wiele śladów krwi, jak również porozrzucane damskie ubrania. W drzwiach, które prowadziły z głównego domu na podwórko, w miejscu, w którym znajdował się zamek, znajdowała się dziura. Kiedy policjanci weszli do środka, zauważyli leżącego na podłodze w kuchni zakrwawionego mężczyznę. Już na pierwszy rzut oka było widać, że mężczyzna został trafiony kilkakrotnie. Nie było już dla niego ratunku.
mężczyzna nie żył. Został trafiony 12 razy. Funkcjonariusze szybko skontaktowali się z żoną Gerarda, aby poinformować ją o tym strasznym zdarzeniu, jednocześnie próbując ustalić, kto oprócz niego był w domu w tamtym czasie. Dzieci były w szkole, ale rano razem z jej mężem w domu powinna być Cynthia. Jednak kobiety nie było ani w domu, w którym mieszkała jej córka, ani w mieszkaniu znajdującym się nad garażem. Czy padła ona ofiarą tej samej osoby, która zabiła Gerarda? A może została porwana? Laura przekazała policjantom informacje na temat tego, gdzie mogłaby znajdować się jej matka. Jeżeli nic jej się nie stało, mogła przebywać w jednym z jej ulubionych miejsc. Początkowo o zabicie męża Laury podejrzewano jego najstarszego syna z pierwszego małżeństwa. Chłopak miał problemy z uzależnieniem od narkotyków. Co prawda próbował walczyć z tym problemem, był na odwyku, ale między nim a jego ojcem przez cały czas dochodziło do kłótni. Szybko został on jednak wykluczony z kręgu podejrzanych. Nie bardzo było wiadomo, kto mógł chcieć śmierci 53-latka. Nie posiadał on żadnych wrogów. Faktycznie zdarzało mu się mieć odmienne zdanie jak jego teściowa, przez co często dochodziło między nimi do wymiany zdań. Jednak nikt nie sądził, że to ona mogłaby być sprawcą tej zbrodni. Póki co nie wiadomo było, gdzie znajduje się kobieta i czy jest bezpieczna. Poszukiwania Cynthii trwały do godziny 18, kiedy to udało się ją zlokalizować w jednej z jej ulubionych kawiarni. Dlaczego to zajęło tak dużo czasu, skoro policjanci otrzymali od Laury listę miejsc, w których lubiła przebywać? Po tym, jak udało się ją odnaleźć, policjanci zabrali ją na przesłuchanie. Być może była świadkiem całego zajścia i mogła im udzielić pomocnych informacji. Kiedy funkcjonariusze poinformowali ją o tym, co się stało z jej zięciem, Cynthia początkowo nie mogła w to uwierzyć, po czym zalała się łzami. Całe to przesłuchanie nabrało zupełnie innego charakteru w momencie, kiedy funkcjonariusze zapytali ją o jej relacje z Gerardem. Wtedy mogli być świadkami najbardziej dziwnego przesłuchania, w jakim dotychczas uczestniczyli. Huh? Laura's husband was killed today. He was killed when? Today. We're going to ask you some questions. We're going to ask you some questions because we're trying to figure out what happened today, okay? Did he try to stop him? Can't stop him. It sounds like somebody had to stop him. Or I did. I did. Okay. I was guilty. Okay. Somebody had to stop him. I did. Okay. Is he dead? You tell me. He's gotta be dead. You think he's dead? I hope so. Did he say anything to you? Oh, Grandma, I love you. He said that to you? Yeah. After you shot him, he said, Grandma, I love you? Yeah. God damn. Did you check to see if he was dead? I didn't care. Is he alive? He's yeah. not? Oh, good. Oh, thank you. I shot him. Boom, boom, boom. Is he dead? He's dead, ma'am. Oh, thank you. Oh, boy. Oh, boy. You don't feel bad about it? No. Would you do it again? Yes. Pomimo tego, że nikt początkowo nie podejrzewał Cynthii, okazało się, że to właśnie ona odebrała życie Gerardowi. Wcale tego nie żałowała. Wręcz przeciwnie, była szczęśliwa, kiedy usłyszała, że nie udało mu się przeżyć ataku. Ale co sprawiło, że 63-latka zdecydowała się na taki krok? Cynthia i Gerard bardzo różnili się od siebie. Kobieta była wesołą i bardzo spontaniczną osobą. Mówiła i robiła to, na co miała ochotę. Natomiast jej zięć, który pracował jako agent nieruchomości, a po pracy zajmował się trenowaniem dziecięcej drużyny rugby, był człowiekiem bardzo ułożonym. Był rezerwistą w wojsku i trochę to zachowanie z wojska przenosił na swoje życie rodzinne. Lubił, kiedy wszystko znajdowało się w idealnym porządku, a dzieci zachowywały się dokładnie tak, jak tego chciał. Cynthia natomiast uważała, że dzieciom należy się więcej luzu. Nie powinny być wychowywane w takim wojskowym drylu. Bardzo często zdarzały się kłótnie między nimi na ten temat. Nie tylko zresztą na ten temat. Gerard nie znosił też nałogu Cynthii, jakim było palenie.
nie pozwolił jej palić w swoim domu, wychodził z założenia, że jego dom, jego zasady. Cynthia podporządkowała się tej zasadzie. Nie paliła w domu, starała się również nie palić w towarzystwie dzieci. Ale jej zięciowi przeszkadzało nawet, jak paliła w ogrodzie. I za każdym razem, jak widział ją z papierosem w ręce, brał wąż ogrodowy, odkręcał wodę i polewał nią swoją teściową, mówiąc: jest ogień, to trzeba go gasić. Ale czy różne zdania dotyczące sposobu wychowywania dzieci i nieakceptowanie nałogu Cynthii mogły spowodować, że kobieta postanowiła zabić swojego zięcia? Musiało być coś więcej. I było. Cynthia zeznała, że Gerard znęcał się psychicznie i fizycznie nad wszystkimi członkami rodziny, nie tylko nad nią. Niejednokrotnie widziała, jak zachowywał się w stosunku do swoich dzieci czy żony. Oprócz obrażania, porównywania do zwierząt, często zdarzało się, że polewał ich wodą tak samo jak Cynthię, za każdym razem, kiedy robili coś niezgodnego z jego żądaniami. Cynthia pamiętała sytuację, kiedy w domu byli goście i Gerard wysłał jedno z dzieci, aby poszło czytać książkę. Dziecko to chciało zostać z gośćmi, przecież może przeczytać książkę w innym czasie. Ten sprzeciw nie spodobał się jego ojcu, który zdjął pasek i w ten sposób próbował wymusić u dziecka posłuszeństwo. Kiedy Cynthia próbowała zareagować na tę sytuację, Gerard wytłumaczył jej, że to jest jego dom, w którym on ustala zasady. Wszyscy odczuwali te zasady na sobie. Cynthia nieraz widziała, jak jej córka ma na ciele sine ślady. Kiedy w roku 2013 w trakcie przygotowań do Święta Dziękczynienia zauważyła je na ramionach Lory, od razu zdecydowała, że już zostanie w tym domu na stałe. Koniec wyprowadzek do innych krewnych. Musi zostać na miejscu, aby obserwować, co się dzieje w rodzinie jej córki. A działo się wiele. Gerard lubił na przykład od czasu do czasu podduszać Lorę. Mocno zaciskał ręce na szyi swojej żony. Robił to tak długo, aż kobieta traciła przytomność. Kiedy Cynthia dowiadywała się o każdej z tych sytuacji, powodowało to u niej coraz większą niechęć do zięcia. Ale kiedy w styczniu 2014 roku kobieta zauważyła, jak Gerard bije jednego z jej wnuków, zdecydowała, że już czas coś z tym zrobić. Nie mogła już patrzeć na krzywdę, jaka była wyrządzana Lorze i dzieciom. I wtedy podjęła decyzję, że to ona będzie tą osobą, która zakończy gehennę swoich krewnych. A jedynym sposobem na zrobienie tego będzie zabicie Gerarda. Od razu wiedziała, w jaki sposób to zrobi. Cynthia miała doświadczenie z bronią, ponieważ razem z mężem i Lorą mieszkali w pewnym momencie w miejscu, które nie było najspokojniejszym miejscem do życia. Aby móc spokojnie spać, kupiła pistolet i na strzelnicy nauczyła się z niego korzystać. Było to jednak wiele lat wcześniej, dlatego też Cynthia kupiła nowy pistolet i ponownie zapisała się na strzelnicę, aby odświeżyć swoje umiejętności strzeleckie. Kupiła naboje i czekała na odpowiedni moment. Dzień przed strzelaniną jeden z wnuków przyszedł do mieszkania, w którym mieszkała Cynthia. Oglądała ona wtedy telewizję razem ze swoją córką. Dziecko było roztrzęsione. Zapytało tylko Lorę, dlaczego ona tak bardzo je nienawidzi, dlaczego pozwala na to, aby ich ojciec tak ich traktował. Jeszcze tego samego dnia Cynthia była świadkiem kłótni pomiędzy tym wnukiem a Gerardem. Mężczyzna był tak wściekły, że ze złości rozbił komputer, który dziecko używało m.in. do odrabiania prac domowych. Jego zachowanie było coraz bardziej nieprzewidywalne, a rozdrażnienie Cynthii coraz większe. Następnego dnia, 11 kwietnia, Cynthia obudziła się w świetnym humorze. W końcu to były jej urodziny i miała zamiar świętować tamtego dnia. Założyła długą, pomarańczowo-żółtą spódnicę i granatową bluzkę z numerem 22. Była gotowa do wyjścia do szkoły, aby tam uczestniczyć w konkursie literowania, w którym brała udział jej wnuczka. Jednak kiedy Gerard zobaczył ją tak ubraną, zaczął się z niej śmiać, po czym stwierdził, że nie ma takiej opcji, aby Cynthia w tym stroju pojawiła się w szkole. Miała się przebrać albo zostać w domu. Ta sytuacja bardzo rozwścieczyła kobietę. Miała już dość takiego traktowania. Udała się w kierunku swojego pokoju, a Gerard poszedł za nią, szarpnął nią, kiedy już była na schodach
i między tą dwójką doszło do szarpaniny, w trakcie której mężczyzna cały czas obrażał swoją teściową. Po całym tym zajściu wzburzona Cynthia wróciła do swojego pokoju, gdzie wyjęła z nocnego stolika pistolet i ruszyła na poszukiwania Gerarda. W tym czasie mężczyzna, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, zajął się przygotowywaniem ubrań do prania. Nawet nie mógł spodziewać się, że za chwilę padnie pierwszy strzał, ponieważ Cynthia podeszła do niego od tyłu i pierwsza kula trafiła go w plecy. Mężczyzna upuścił ubrania, odwrócił się i podszedł do niej. Chwycił ją za ręce i powiedział, że nie chce umierać w ten sposób. Cynthia była jednak nieugięta. Zrobiła kilka kroków do tyłu i nacisnęła spust ponownie. 4 razy. Nie wiem, w jaką część ciała celowała, ale Gerard w dalszym ciągu żył. Dlatego też kobieta ruszyła w kierunku swojego samochodu, aby stamtąd wziąć kolejne naboje. Musimy pamiętać, że Cynthia kilka lat wcześniej przeszła wylew i miała problemy z chodzeniem. To nie był szybki bieg do samochodu, tylko powolnym krokiem pokonała dystans dzielący ją od pojazdu. Naładowała broń ponownie i wróciła do miejsca, w którym znajdował się jej zięć. Ponownie wycelowała w niego i ponownie można było usłyszeć 5 wystrzałów. To jednak nie wystarczyło, aby uśmiercić Gerarda, a Cynthia nie zamierzała na tym skończyć. Po raz drugi udała się do swojego samochodu po kolejne 5 naboi. W tym czasie jej zięć, pomimo tego, że był wielokrotnie ranny, zaczął czołgać się w kierunku domu. Miał w sobie jeszcze tyle siły, aby doczołgać się do środka i zamknąć drzwi od wewnątrz. Kiedy Cynthia wróciła, drzwi były już zamknięte, ale to jej w niczym nie przeszkodziło. Strzeliła w zamek i ku jej zdziwieniu drzwi się otwarły. Nie spodziewała się, że z taką łatwością uda się je otworzyć. Na pewno się domyślacie, że pozostałe 4 naboje zostały wystrzelone w kierunku Gerarda. Jednak zanim to zrobiła, mężczyzna błagał ją o niezabijanie go, co tak naprawdę tylko bardziej zdenerwowało Cynthię. Była zdziwiona, że w takim momencie nie wspomniał nic o dzieciach, na przykład nie powiedział, że chciałby je jeszcze zobaczyć. To utwierdziło ją w przekonaniu, że dokonała właściwego wyboru. Po całym tym zajściu, które trwało około 10 minut, Cynthia jak gdyby nigdy nic udała się do miasta, aby świętować swoje urodziny. Nic nie mogło zepsuć tego dnia, nawet fakt, że właśnie zabiła swojego zięcia. W pierwszej kolejności udała się do sklepu po papierosy, a ponieważ to było jej święto, pozwoliła sobie na zakup papierosów jakiejś lepszej marki. Po wyjściu ze sklepu udała się do restauracji na śniadanie i zamówiła swoje ulubione jajka z boczkiem. Kiedy była już najedzona, wybrała się do miejsca, do którego planowała pójść ze swoją siostrzenicą, a mianowicie do kasyna. Tam grała przez kolejne 2 godziny. Ostatnim punktem tego dnia było wyjście do kawiarni na kawę i to właśnie tam udało się ją namierzyć policjantom. Cynthia w trakcie przesłuchania przyznała, że myślała o zabiciu swojego zięcia od 2 dni. Wiedziała, że musi załatwić to sama. Nie brała w ogóle pod uwagę tego, że mogłaby zgłosić jego zachowanie na policję. Gerard sam był kiedyś funkcjonariuszem organów ścigania i kobieta nie wierzyła, że policja mogłaby jej w tej kwestii pomóc. Laura nie mogła uwierzyć, że jej matka zrobiła coś tak strasznego. Jednak w trakcie procesu, który zaczął się w lutym 2017 roku, zdecydowała się zeznawać na jej korzyść. Potwierdziła, że cała jej rodzina była napastowana zarówno fizycznie, jak i psychicznie przez jej męża. Potwierdziła wszystko, co wcześniej zeznała Cynthia na temat różnych przypadków znęcania się nad nimi. Dodała również, że jej mąż zrobił coś, co mogło Cynthię wyjątkowo zaboleć, albowiem wyrzucił urnę, w której znajdowały się prochy jej męża. Zupełnie inny obraz Gerarda przedstawiało rodzeństwo mężczyzny. 3 spośród jego 7 rodzeństwa pojawiło się na sali sądowej. Zeznawali, jak wielki wpływ na ich życie miała utrata jednego z braci, który został skradziony z ich rodziny. Utracili brata, który był bystry, hojny i bezinteresowny. Brata, który darzył swoją rodzinę ogromną miłością. Obrońcy Cynthii próbowali przekonać przysięgłych, że ich klientka działała tylko i wyłącznie dla dobra swojej rodziny. Chciała ich w ten sposób chronić.
Zabijając Jawarda, nie myślała tylko o sobie, ale również o swojej córce oraz o dzieciach, które z nimi mieszkały. Na jej niekorzyść świadczył jednak fakt, że kobieta przygotowywała się do tego już kilka tygodni wcześniej. Kupiła broń i zapisała się na strzelnicę, aby przygotować się do tego morderstwa. O tym, że zrobiła to z premedytacją, miała świadczyć również sama strzelanina, w trakcie której kobieta mogła zrezygnować, kiedy skończyły się naboje. To ocaliłoby życie Jawarda, ona jednak postanowiła z zimną krwią dokończyć to, co zaczęła. Przysięgli obradowali przez 2 dni i ostatecznie w marcu 2017 roku, biorąc pod uwagę wyniki badań psychiatrycznych, które nie wykazały u Cynthii żadnych zaburzeń natury psychicznej, uznali ją winną morderstwa pierwszego stopnia. Za tę zbrodnię kobieta otrzymała wyrok minimum 50 lat pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę jej wiek i słaby stan zdrowia, można powiedzieć, że będzie przebywała w więzieniu do końca swoich dni. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.